W warszawskich szkołach muzycznych pierwszego stopnia kończą się kwalifikacje dzieci na pierwszy rok nauki. Mimo że komisje egzaminacyjne starają się wnikliwie rozpatrywać każde dziecko indywidualnie, rekrutacja maluchów budzi wiele wątpliwości. Nie zawsze do tych szkół trafiają dzieci najzdolniejsze. Dlatego cenną inicjatywę podjęło studium doktoranckie Akademii Muzycznej w Warszawie, proponując od roku prowadzenie przy uczelni zerówek muzycznych, przygotowujących dzieci do szkoły. Rodzice zadawali mi wiele pytań, czy dzieci nadają się do szkoły. Cóż ja mogłam odpowiedzieć? Lidia Bajkowska. Czy nadają się, to można dopiero powiedzieć, kiedy z dziećmi się pracuje, ale nie po jednym obejrzeniu dziecka, nie po jednym przesłuchaniu, nie po jednym wyklaskaniu rytmu przez dziecko. Na podstawie egzaminu wstępnego... Andrzej Rakowski, rektor elekt Akademii Muzycznej. W taki rok obserwacji ogromnie zwiększa szansę trafnego wyboru kandydatów. To jest najważniejszy aspekt chyba, ale nie jedyny. No, moim zdaniem tutaj autonomiczna wartość takiego kursu dla uzdolnionych dzieci muzycznych jest ogromna. Nawet te, które by odpadły z tego, powiedzmy, nie poszłyby później do szkół muzycznych zawodowych, to w taki rok, w takim przedszkolu muzycznym to jest ogromny ładunek na przyszłość. Danie roku obserwacji nauczycielom ogromnie Irena Kieriacka, dyrektor szkoły muzycznej. Oczywiście zmniejszy tylko dlatego, że nie ma możliwości nie mylenia się w ogóle, chociażby dlatego, że nie ma możliwości przewidywania, jak będzie przebiegał rozwój dziecka. Bywa to bardzo różnie. My obserwujemy czasami dzieci, które startują wspaniale i po kilku latach okazuje się, że już osiągnęły pułap swoich możliwości. Czasami jest odwrotnie. Dziecko zaczyna dosyć skromnie, a potem osiąga znakomite rezultaty. Wydaje mi się, że o tyle jest jeszcze ten rok taki potrzebny, że my żyjemy w czasach, kiedy bardzo wcześnie trzeba osiągać duże rezultaty. Pomimo że mówimy o dzieciach i wydaje się, że to jest jeszcze dużo czasu do tego okresu, kiedy zaczną być artystami, naprawdę nie ma tego czasu. Ponieważ w tej chwili na świecie wygrywają konkursy kilkunastoletni chłopcy i dziewczyny. 16, 17, 18, 19 lat. To są laureaci międzynarodowych konkursów. Jest jeszcze coś, co często decyduje o tym, czy nawet bardzo wybitne zdolności dają spodziewany rezultat, czy nie. Mianowicie to jest wykształcenie odpowiednich cech charakteru. I ta praca powinna się też zacząć wcześniej. Jeśli chcemy poprawić umuzykalnienie społeczeństwa, to trzeba zaczynać od dzieci w bardzo młodym wieku. Moim zdaniem przedszkola to jest miejsce, gdzie powinno się akcję umuzykalnienia zaczynać. Jeśli tego typu kursy upowszechnimy, to będzie nadanie rangi jakiejś tej sprawie. Trzeba będzie szkolić rytmiczki, trzeba będzie ludzi tym zainteresować. Także to ma szerszy aspekt niż tylko dla szkolnictwa muzycznego, moim zdaniem. Patrząc na przyszłość, tak jak pan rektor w tej chwili mówił, o szerokim umuzykalnianiu społeczeństwa, ja bym jeszcze patrzyła o wcześniejszym. Hanna Lachertowa. I dlatego ten program musimy w tej chwili już zakładać znowu z myślą o tym, że my możemy zaczynać z dziećmi i 4 i 5-letnimi, bo Suzuki zaczyna z 2-letnimi i ma wyniki. I to jest w tej chwili przecież kolosalnie upowszechnione na całym świecie. I nie bałabym się jeszcze czego? Tego umuzykalnienia przez prawdziwych artystów. To jest jeszcze jeden czynnik, który musi być w tych przedszkolach. Prawidłowo. Proszę pani. W tym drugim takcie. Ustawcie. Obok Kubusia. Obok Kubusia nutkę stawiaj. Tak, tak, tak. O, ślicznie.
Z tamtej strony, Kubuniu, z tamtej strony kreskę. O, Andrzej poprawił ślicznie. I uciekajcie. Andrzejku, chodź no tu do mnie. Sam zaśpiewasz, proszę nam. Spróbuj nam zaśpiewać sam. C, C, F, F. Ja ci pomogę. Proszę. Spróbuj. C, C, F, F, D, D, E, D. C, C, F, A, G, G. Uczestniczyliśmy w zajęciach muzycznej zerówki prowadzonej przez Lidię Bajkowską, doktoranta Akademii Muzycznej w Warszawie. Prowadzi ona badania empiryczne nad przygotowaniem dzieci do nauki muzyki. Jest to rodzaj eksperymentu, który może naszym zdaniem gwarantować podniesienie poziomu muzycznego przyszłych uczniów szkół podstawowych. Ważna jest tylko pomoc Ministerstwa Kultury i Sztuki, które powinno doprowadzić do powstawania właśnie takich zerówek przy wydziałach pedagogicznych wszystkich uczelni muzycznych w Polsce. Nie wolno zaprzepaścić tej szansy, póki ludziom dobrej woli starcza chęci i energii na podjęcie pracy z dziećmi.